Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Miłośników 4 Kółek Zrób To Sam. Po krótkiej przerwie wróciliśmy. Dzisiaj pokażemy Wam, albo pokażę, jak wymienić amortyzatory w samochodzie Toyota Avensis model T22. Natomiast tyczyć się to będzie wszystkich samochodów z układem MacPhersona, czyli amortyzator włożony w sprężynę. Natomiast co mogę powiedzieć więcej? No, na pewno do pracy dzisiaj będzie nam potrzebny pełen zestaw, czyli amortyzatory, do tego będą nam potrzebne odboje i osłony. Natomiast warto też, jeżeli wymieniamy już amortyzatory, pamiętać o tym, żeby wymienić ich mocowania, czyli poduszki amortyzatorów, ponieważ jeżeli już raz chociaż było to robione i nie ma części oryginalnej, no musimy się liczyć z tym, że sama wymiana amortyzatorów nie spowoduje jakichś głuchych stuków czy czegokolwiek, ponieważ mają w sobie one gumę, która potrafi parcieć i warto byłoby się przygotować do tego po całości. Od czego zaczynamy naszą dzisiejszą pracę? No, stanowiska mam przygotowane, części też mam przygotowane, nic nie powinno nas zaskoczyć. Zaczynamy od demontażu wnętrza, dlatego że przed rozpoczęciem pracy mamy jeszcze czyste rączki i nic nie pobrudzimy, natomiast mocowania amortyzatorów tylnych są schowane za tylną kanapą tak naprawdę i należałoby ściągnąć półkę, światłostopu i boczki i w tym momencie będziemy mieli problem z głowy, jeżeli już na dole wszystko podpinamy, potem u góry tylko trzy śrubki i przejdźmy do działania. No więc tak, wnętrze mamy już przygotowane do odkręcenia, tak jak było widać na ostatnim przybliżeniu. Następnie zaczynamy od demontażu kół. Najlepiej, żeby samochód był nisko opuszczony, żeby nie trzeba tych kół dźwigać z góry, więc odkręcamy obydwa koła na sam początek. O czym musimy pamiętać? Pamiętać musimy o tym, żeby śrubki odkładać w miejsce i pamiętać, gdzie się podkładało, żeby nam się nie walały pod nogami, ani żeby nie poginęły. Więc koła mamy ściągnięte z obydwu stron, już oszczędzę Wam tego. Co teraz robimy? Samochód należy podnieść w górę do wysokości pasa gdzieś. Tak, co musimy zrobić? Samochód mamy w górze. Musimy przede wszystkim tak, uwolnić przewody hamulcowe, do tego będzie potrzebna 13 i 12. W następnej kolejności uwolnić łącznik stabilizatora, jeżeli nie będzie chciał się poddać, potrzebny nam będzie podpora, żeby go zaprzeć. Natomiast mam nadzieję, że się nam podda. No i dwa klucze 19, żeby odkręcić cały układ, żeby po prostu uwolnić amortyzator ze stojaczka, więc musimy pamiętać, że jest to stary samochód i wszystko jest pordzewiałe. Nie zawsze każda śruba nam się podda bez walki, natomiast nie przejmowałbym się tym, bo każdą urwaną śrubkę można rozwiercić, wyjąć. I pamiętajmy, żeby te rzeczy nam tutaj, te elementy nigdzie nie przeszkadzały w dalszej pracy, więc starajmy się ich nie pozrywać, bo sobie przysporzymy tylko dodatkowej pracy. Oczywiście bardziej polecam posługiwanie się kluczem ręcznym niż pneumatycznym przy małych śrubkach, bo bardzo łatwo oberwać gwint. Natomiast sama wymiana amortyzatorów naprawdę nie jest to trudna ani skomplikowana rzecz. Trzeba zachować odrobinę rozwagi i rozsądku. I możecie zrobić to sami. Do łącznika stabilizatora możemy spróbować użyć klucz pneumatyczny. Znając Toyotę, będzie to 17. Niestety, nie chce się nam poddać. W takiej sytuacji musimy go jakoś zaprzeć po prostu.
No więc tak, no nie dało rady normalnie odkręcić łącznika stabilizatora, natomiast producent wymyślił sobie, że można to zrobić w taki oto sposób. Wkładamy klucz imbusowy do środka, jeżeli jest takie miejsce, i w tym momencie kluczem oczkowym 17 przykręcamy w dół. Mówię, nie fajnie byłoby kupować nowe i ciąć, jeżeli stare jeszcze się nadają. A więc tak, łącznik mamy już uwolniony, przewody uwolnione. W tym momencie pozostaje nam dwoma kluczami, no tu można pneumatycznym przy takim rozmiarze 19 odkręcić amortyzator z mocowania. Takie śruby poddają się bez problemu. Są tu aż dwie sztuki. W tym momencie nic nam już nie trzyma amortyzatora. Możemy go swobodnie podważyć czymś. I powinien nam wyjść z mocowania. No więc tak, na dole mamy wszystko poluźnione. W tym momencie musimy odkręcić trzy śruby tutaj i mamy uwolnioną całą kolumnę MacPhersona. Są śruby 12, więc nie widzę większego problemu. Tu śruby nie będą pokorodowane, więc poddadzą nam się łatwo. I w tym momencie mamy amortyzator, całą kolumnę uwolnioną. Czy gdzieś tam śrubka spieprzyła? O, i tak to wygląda. Czyli tak, góra jest odkręcona, z dołu wszystko jest odkręcone. Możemy próbować powoli wysunąć amortyzator, znaczy całego MacPhersona, przepraszam. Uważając oczywiście na przewody hamulcowe. Ukazuje nam się obraz nędzy i rozpaczy. W tym momencie kolumna cała jest wolna. Widać, że w niezaciekawym stanie są poduszki. Więc prawdopodobnie będziemy je zmieniali. Zobaczymy, jak to wszystko odkręcimy. Natomiast z amortyzatora to już niewiele zostało, jak widać odbój się wbił w środek i nie ma co. No dobra, to teraz możemy przejść do najtrudniejszej części zadania, czyli do ściśnięcia sprężyn, odkręcenia amortyzatora i wymiany go na nowy. Tak więc chodźmy. No więc tak, zdemontowanego MacPhersona wkładamy sobie w imadło. Potrzebne nam będą ściski, klucz pneumatyczny, no i przede wszystkim trochę rozwagi, ponieważ jest to najniebezpieczniejszy element w tym dzisiejszym działaniu. Mogłoby pójść coś nie tak, wystrzelić mogłaby sprężyna, więc fajnie by było, jeżeli robicie to pierwszy raz, żeby ktoś nad wami czuwał, nadzorował to. Natomiast mówię, dwa ściski u góry na samym końcu, jeżeli już ściśniemy tą sprężynę, żeby tu było luźne, na samym końcu odkręcamy śrubą 19. Ona jest klinowana gwiazdką, 8 albo 6. A więc tak, nowy amortyzator założony, wszystko nowe. Co następuje? Najpierw musimy w odwrotnej kolejności, tym razem musimy złapać pierw górę, żeby tu nam się ustawił na zwrotnicy, na tym, na mocowaniach. Natomiast potem poskręcać wszystko tak samo, jak żeśmy to rozkręcali, w tych samych kolejnościach i nic więcej. Oszczędzę wam składania, bo już widzieliście, jak się rozkłada, więc
Mam nadzieję, że pomógł Wam ten materiał. Możecie stosować to do wszystkich samochodów, w których występuje układ McPhersona. Może nie będzie tego typu mocowań, przewodów czy czegokolwiek, natomiast zasada jest ta sama. Kilka śrub na dole, kilka śrub u góry, nic więcej. I uważać przy ściskaniu sprężyny, nic trudnego tak naprawdę. A więc kochani, zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału i do dołączania strony na Facebooku. I do zobaczenia niedługo. Pozdrawiam. Hej, hej.